Dzień dobry, kochani. Moim Państwa gośćmi są Wiktoria Gowin i Rafał Stachyra. Witajcie, cześć. Witamy Państwa serdecznie. Witamy serdecznie. Jesteście organizatorami bardzo fajnych inicjatyw, przedsięwzięć, konferencji online, które są dostępne i będą dostępne w sposób dla każdego, nieodpłatny. Przede wszystkim, no właśnie, jakie to są konferencje, jakie tematy są poruszane, bo są dwie. Pierwsza, z tego co wiem, odbywa się 20-30 listopada i jest to konferencja, tak zwany kongres naturalny, tak? Tak, tak, jest to kongres naturalny. Głównym organizatorem kongresu naturalnego jestem ja. Ja się nazywam Rafał Stachyra i właśnie wspólnie z Wiktorią Gowin, ale także wszystkimi osobami zaangażowanymi w tak zwany sztab kongresowy, których jest około 20-30 osób, tworzymy te kongresy. Jeśli chodzi o kongres naturalny, to on będzie się opierał o kilka działów tematycznych. Pierwszym działem jest budownictwo naturalne. Tam będą wszelkie tematy poruszane związane z naturalnymi domami, wnętrzami, też odpowiednimi obiektami naturalnymi oraz tak zwanymi mediami i elektroniką i technikami cieplnymi. Drugim działem będzie ekologiczne rolnictwo i ono opiera się o metody zarówno te nowsze, ale także te międzypokoleniowe, którymi będą dzieliły się osoby, które są rolnikami często wielopokoleniowymi. Trzecim tematem jest rolnictwo regeneratywne. To jest taki, można powiedzieć, specjalny dział tego rolnictwa ekologicznego, oparty stricte o techniki regeneratywne. Mamy tutaj odpowiednie techniki, czy to wypasu zwierząt, ale także uprawy roślin, jak na przykład odpowiednie uprawy alejowe, czy odpowiedni podział na sektory, też przede wszystkim regeneracja ziemi. Mamy też, idąc w tych tematach rolnictwa, permakulturę. Permakultura, ona nie opiera się stricte o rolnictwo ekologiczne, jest tematem szerszym, który opiera się o projektowanie całego siedliska, całej infrastruktury, odpowiedniego usytuowania obiektu. Natomiast w Polsce często ona jest utożsamiana, zwłaszcza z takim nowym spojrzeniem na rolnictwo ekologiczne. Natomiast na kongresie będzie przedstawiona permakultura w tym szerszym wydaniu. Kolejnym ważnym działem kongresu naturalnego są ekologiczne społeczności. I tutaj mamy podział na kilka działów. Pierwszym działem są ekologiczne wioski, czyli osoby, które mieszkają w pobliżu siebie i tworzą pewnego rodzaju grupy, które dążą do wspólnych celów. Tymi celami może być na przykład budowanie wspólnoty, ale także dążenie do poprawy warunków naturalnych właśnie na terenie, gdzie ta osada funkcjonuje. Tych celi jest wiele. Mamy też tak zwane ekologiczne społeczności, czyli te społeczności mogą być pewnego rodzaju wirtualne, tak jak na przykład wirtualny jest kongres, czyli po prostu grupa ludzi, którzy tworzą wirtualnie jakąś społeczność, ale też to mogą być społeczności realne, czyli na przykład sieć różnego rodzaju dystrybutorów, plantatorów, rolników, konsumentów i innych osób, które tworzyły tak zwane łańcuchy obiegu zamkniętego, czy też czasem otwartego, ale też będzie dział poświęcony kooperatywom, zarówno w wymiarze lokalnym, miejskim, wiejskim, ale także chodzi tutaj o kooperatywy, które opierają się o grupy ludzi, którzy mieszkają w pobliżu siebie.
I tutaj jest to coś innego niż tak zwane ekologiczne wioski, gdzie ludzie mieszkają w jednym miejscu, czasem w rodzaju komuny to się odbywa, czasem w rodzaju własnych działek. W tych kooperatywach to może być w obrębie na przykład kilku wsi, że mieszka kilkoro czy kilkunastu ekologicznych rolników czy osób, które specjalizują się w naturalnych rzemiosłach i właśnie w ten sposób one współpracują. Mamy też panel poświęcony tak zwanej dzikiej kuchni i tam będą techniki tak zwanego naturalnego gotowania, czyli jak z tego, co mamy w ogrodzie, tutaj zwłaszcza w Łodzi, bardzo duży nacisk na rośliny zielne w tej części, gotować takie właśnie dzikie zupy, dania. Mamy też dział poświęcony tak zwanej ekologicznej, naturalnej edukacji. Tutaj będą przedstawione leśne szkoły, leśne przedszkola, różne fundacje naturalne z ekologicznymi inicjatywami. Tutaj bardzo ważne jest, że nie ma tutaj takiego zabarwienia ideologicznego, tylko rzeczywiście skupiamy się na tych rzeczach naturalnych, na procesach, które funkcjonują w naturze, więc każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie i to jest pewnego rodzaju takie spojrzenie, które promuje taki wyważony właśnie dyskurs do tej edukacji naturalnej. Mamy też panel poświęcony osadom rodowym i tutaj jest to, powiedzielibyśmy, takie połączenie i właśnie tych ekologicznych wiosek i permakultury i kilku innych działów, bo jednak osady rodowe oprócz tego, że skupiają się na pewnej społeczności, która zamieszkuje obszar, który nazwalibyśmy osadą, to ma też to takie znaczenie ideologiczne, ale w kontekście pewnych takich, nazwijmy to, prądów myślowych, które przybyły do nas ze wschodu wraz z książkami dzwoniących Sedów Rosji. I tam oprócz tej troski o naturę i przede wszystkim tworzenie społeczności, budowany jest konkretny obraz życia. I tych działów na kongresie naturalnym będzie jeszcze wiele. Takim ostatnim istotnym działem jest dział poświęcony naturalnemu zdrowiu. Natomiast jest to naturalne zdrowie w kontekście życia w naturze, czyli jak na przykład mieszkanie w naturalnym domu na nas wpływa, jak odpowiednie na przykład przebywanie, czy to pośród drzew, czy to pośród natury oddziałuje na człowieka i w sposób wewnętrzny i zewnętrzny, i w sposób taki bardziej, byśmy powiedzieli, fizyczny, ale też metafizyczny. Więc bardzo tutaj będzie duże bogactwo treści, aż 100 prelegentów będzie się dzieliło swoją wiedzą przez 11 dni. Tych wykładów będzie około 120. No i te wykłady będą w niektóre dni nawet od 8 do 22. Będą odpowiednie dyskusje panelowe. Po każdym referacie będzie można zadać pytanie. Po konkretnym bloku tematycznym będą dyskusje panelowe pomiędzy panelistami. Więc jeśli chodzi o kongres naturalny, to tak to wygląda. A jeśli chodzi o kongres zdrowia, no tutaj, warto, żeby Wiktoria to przedstawiła. Dobrze, Tak. Wiktoria, to proszę, żebyś przedstawiła o Kongresie Zdrowia, o co tu chodzi i jak to wygląda. Tak. No to jeśli chodzi o Kongres Zdrowia Cudów, jakby on nawiązuje i dąży do tego, aby tak holistycznie podejść do życia, tak całościowo spojrzeć na nie trochę z innej perspektywy. Bo jakby do tego też nawiązuje ta nazwa cudów, jakby chodzi o ten cud
który jesteśmy, czyli o to ciało, umysł i duch, bo tak naprawdę z tego się składamy i tylko i wyłącznie przez połączenie tych dziedzin możemy osiągnąć takie prawdziwe zdrowie, bo to się jednak bardzo przenika. I tak jak to, co przyjmujemy jako żywienie, jest bardzo ważne, tak niekoniecznie jest wystarczające w niektórych przypadkach. I również trzeba zadbać o to takie nasze myślenie, czy podejście, o takie nasze wnętrze po prostu, bo to tak naprawdę w medycynie dzisiejszej moim zdaniem jest bardzo zaniedbywane, a jest to bardzo istotne. Dlatego na tym kongresie będzie ponad 100 prelegentów, którzy są praktykami przede wszystkim, jakby żyją w zgodzie z tym, o czym mówią i chcą to przekazać po prostu ludziom, tą nową koncepcję życia. I będą tam takie działy właśnie dotyczące tej dietetyki, czyli jak jeść, co jeść, żeby nasze ciało było odżywione i zdrowe, żeby tak od tej strony je wspomóc. Też będą tematy ziołolecznictwa, bo jednak zioła są no, wokół nas najłatwiej dostępne, a naprawdę mogą nam pomóc, czy utrzymać zdrowie, czy właśnie je polepszyć, czy wyleczyć, jeśli coś poszło nie tak i jesteśmy chorzy, no bo tak się jednak zdarza. Też będzie dział aktywności fizycznej właśnie, bo to też jest bardzo ważna kwestia, jaki wpływ na nas ma taki świadomy oddech, czy kontakt z zimnem, jak może nam pomóc w powrocie do swojego wnętrza tak naprawdę, żeby się skupić też na sobie w danym momencie i nie latać ciągle wszędzie, bo tak naprawdę ludzie bardzo często uciekają ciągle, a tak naprawdę nigdy nie są tutaj obecni w danej chwili. A to jednak ważne, żeby poczuć tą obecność siebie i być w tym momencie, po prostu brać z tego ile można, bo tak naprawdę ten czas, który mija, on już nigdy do nas nie wróci i tak naprawdę mamy go wyliczone, więc powinniśmy z niego korzystać i właśnie o to zdrowie dbać, między innymi w taki sposób, bo taki typ życia, który prowadzimy na co dzień, jest no, istotny, po prostu bardzo istotny i on wpływa i rzutuje na naszą przyszłość tak naprawdę, bo dzisiaj tworzymy przyszłość naszymi postępowaniami, naszymi wyborami odnośnie tego, jak spędzamy nasz czas, czy co jemy, co mamy dzisiaj na talerzu, czy tak naprawdę jak myślimy, bo tak naprawdę to, jak postrzegamy pewne sytuacje, jest to poniekąd wybór, bardzo często taki podświadomy i te tematy też będą poruszane odnośnie naszej psychologii, do takie trochę wrócenie do dzieciństwa, bo tam też sporo zaczyna się naszych traum, których tak naprawdę zapominamy i o nich dzisiaj nie wiemy, a jednak bardzo dużo schematów się tam potworzyło, które dzisiaj powielamy cały czas i się tak dziwimy, dlaczego nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli, a tak naprawdę nie widzimy tego, co jest tak blisko nas, bo jest to w nas. W naszym wnętrzu są pewne takie przekonania, które nam po prostu nie pozwalają żyć tak, jakbyśmy chcieli i robić pewnych rzeczy, a nas to ciągnie, no i tutaj jest taki problem i wtedy są jakieś kłopoty i pętla, bo jesteśmy niezadowoleni z czegoś, czy z siebie samego i tak to się powiela. Dlatego też będą takie tematy odnośnie rozwoju osobistego, jak na przykład budować jakieś relacje czy szczęśliwy związek, no bo to z kim spędzamy nasze życie, jeśli chodzi o partnera czy partnerkę, no to jest tak naprawdę połowa naszego szczęścia i nieszczęścia, więc to jest dosyć odpowiedzialna decyzja i dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, jak to rozwijać poprawnie, jak tak naprawdę po prostu żyć z kimś w zgodzie, ale też nie tylko jako relacje partnerskie, ale tak po prostu jako życie, jako ludzie, bo nasze życie to głównie relacje. Też kontakt z naturą bardzo wspomaga nasze zdrowie, więc też będzie
ten temat poruszony, jak to na nas wpływa, bo tak naprawdę to jest no, najbardziej naturalna część i chyba najłatwiejsza, jaką możemy spełniać, żeby tak się wyciszyć, pobyć w tym kontakcie. Będą tematy związane z lasami, czy też jak stworzyć jakieś naturalne kosmetyki, jakieś takie przepisy. Też będą takie terapie manualne odnośnie jakichś masaży, też w celu chociażby uwolnienia pewnych napięć w naszym ciele, które się tworzą, czy jakichś emocji, bo tutaj masaże mają w tym duże znaczenie i mogą nam w tym bardzo pomóc, bo jednak no, te emocje, które w sobie blokujemy, których nie chcemy pokazywać, one głównie powodują choroby. Jakby nie patrzeć, i to jest ważne, żeby być po prostu szczerym i otwartym, bo żeby później to nie przyszło w innej postaci, bo tak naprawdę nie da się uciec przed pewnymi rzeczami, jeśli czegoś nie załatwimy tak dobrze, spokojnie, to przyjdzie i pokaże się to w formie właśnie jakiejś choroby czy jakiegoś niepowodzenia, a to jest tylko i wyłącznie dla nas sygnał i pewien znak, że coś jest nie tak i należy coś zmienić lub coś wprowadzić do naszej rutyny, do naszego dnia, aby właśnie wrócić do tej harmonii zadbania. Więc to tak ogólnie. Też jeszcze będzie temat związany z dziećmi, ponieważ to jest dosyć też istotne odnośnie tego, jak po prostu z nimi powiedzmy obcować, żeby jak po prostu im nie przeszkadzać w ich rozwoju tak naprawdę, bo dzieci też mają bardzo dużo i nas mogą bardzo dużo nauczyć. Więc będzie też o naturalnych porodach, jak to zrobić w zgodzie z naturą, w zgodzie z dzieckiem i matką, żeby to było jak najbardziej bezpieczne, jak najbardziej spokojne. I tak jak tak naprawdę naturalne, no bo to jest najbardziej naturalny, prawdziwy i najpiękniejszy moment połączenia matki z dzieckiem, ten poród, który no dzisiaj jest dosyć sztuczne, ale to nie będę się na ten temat rozwijać, ale też będzie właśnie o dzieciach sporo powiedziane, o położnictwie, o edukacji właśnie, jakby to było można zrobić inaczej, bo to głównie na tym to polega, że będą powiedziane różne takie inne sposoby postrzegania, które można właśnie wysłuchać i każdy znajdzie coś dla siebie, czymś się zainteresuje. Tematów jest sporo, więc każdy coś znajdzie dla siebie i będzie mógł posłuchać, sprawdzić siebie chociażby, czy te tematy są dla niego, czy może niekoniecznie, bo też na wszystko jest odpowiedni czas, jak najbardziej, więc tak. Rozumiem. Oboje wspomnieliście, że w obu przedsięwzięciach bierze udział ponad 100 prelegentów, jednym i drugim. Niektórzy biorą w obydwu. I z tego, co rozumiem, większość z tych prelegentów są praktykami, tak? Czyli chodzi mi o to, żeby podkreślić dla osób, które na przykład pierwszy raz nas słuchają i zainteresują się tego typu tematami, w jaki sposób ich zachęcić, że w kontekście tego systemu, w którym żyjemy, bo jednak żyjemy w jakimś tam systemie obligatoryjnym, gdzie idziemy do pracy, gdzie musimy to zrobić, musimy tamto, gdzie dzieci muszą iść do szkoły, wychowanie bezstresowe i tak dalej, tego byśmy mogli w nieskończoność wymieniać. Jak właśnie moje pytanie brzmi, jak dobieracie prelegentów, praktyków pod względem merytorycznym? Znaczy, ja mogę się wypowiedzieć odnośnie kongresu naturalnego. Jeśli chodzi o kongres naturalny, odbyło się to w ten sposób, że ja kiedyś tworzyłem projekt naukowy połączony z pracą naukową, ale także monografiami naukowymi, który opierał się o 5 aspektów i właśnie jednym z tych aspektów było odwiedzenie miejsc związanych
właśnie z ekologicznymi społecznościami i ekologicznym rolnictwem. Ja taką podróż po Polsce odbyłem, zajęło mi to 2 lata i poznałem zdecydowaną większość tych osób, które występują na kongresie naturalnym w sposób bezpośredni. No i przede wszystkim zobaczyłem, że w sposób praktyczny potrafią robić to, co robią. Ja już te działy wymieniłem na kongresie, natomiast teraz, żeby tak zachęcić przede wszystkim słuchaczy, może przedstawię taką różnorodność tematyczną. Otóż będzie tam występowała osoba, która za 3000 zł postawiła dom. To jest taka chatka w lesie, natomiast mieszka w niej już 7. rok, więc można wybudować taki 16-metrowy dom z tego, co się znajdzie w lesie, gdzieś dostanie od ludzi dobrej woli. Więc można powiedzieć, że dla osób, które teraz zastanawiają się, co dalej będzie, mają różnego rodzaju wyzwania mieszkaniowe, bo nie chcą brać kredytu, a tego kapitału no niestety nie mają oszczędzonego, to jest to dosyć rozwiązanie interesujące. Mamy też takie rozwiązania dla osób, które liczą na pewien konkretny standard, natomiast chcą ten standard połączyć z współdziałaniem i współkreowaniem w zgodzie z naturą. Mamy między innymi konstruktora jednego z najbardziej ekologicznych domów w Polsce, ale także twórcę domu oktagonalnego, który wystąpi i przedstawi ten typ budownictwa. Jeśli chodzi o budownictwo naturalne, będzie przedstawiony cały wachlarz możliwości, począwszy od jurt, tipi i ziemianek, poprzez różnego rodzaju herczipy i domy kopułowe, a skończywszy na domach naturalnych typu na przykład strobel, drewnianych czy tradycyjnych Polski, więc bardzo duży tutaj będzie zakres wiedzy. Mamy też różnego rodzaju modele związane z tak zwanymi naturalnymi społecznościami, bo mamy i wiadomości ze wschodu, czyli tak zwane rodowe osady, i mamy z zachodu, czyli tak zwane ekologiczne wioski. Mamy modele oparte o na przykład komunę, które będą przedstawione na kongresie, ale także przedstawione o to, że każdy ma pewien konkretny kawałek ziemi. Też to wszystko będzie oparte o pewne uwarunkowania zarówno geograficzno-przyrodnicze naszego obszaru, czyli wszystkie te informacje będą możliwe do zastosowania. Referaty będą dotyczyły gatunków rodzimych, też z uwzględnieniem pewnych wyzwań, które niosą za sobą gatunki, które są dla naszego obszaru obce, i ich implementacją w warunkach polskich, ale także warto zwrócić uwagę na zagadnienia oparte o aspekty bardziej społeczno-ekonomiczno-gospodarczo-prawne, czyli poczynając od elementów prawnych, czyli tak zwanej naturalnej legislacji, jak my to nazywamy. Będą u nas występowali twórcy przemyślanych ustaw, które znalazły swoje odzwierciedlenie i oddźwięk w takich instytucjach jak na przykład Sejm, gdzie zostały przedstawione propozycje zmian korzystnych dla człowieka, tutaj przepisów, paragrafów prawnych, aby zapewnić mu szczęśliwe i dostatnie życie. Tutaj chodzi między innymi o takie ustawy, jak to, żeby osoba, która nie jest rolnikiem, miała łatwiejszy dostęp do zakupu ziemi, do pobudowania na nich naturalnych budynków, które by mogły funkcjonować w zgodzie z naturą, oraz innych tutaj zmian, czy to związanych na przykład z dostępem człowieka do wody, czy to energii. Mamy też, idąc dalej, jeśli chodzi o
uwarunkowania ekonomiczne, jak na takiej ziemi po pierwsze osiągnąć samowystarczalność, przynajmniej w tych podstawowych aspektach, czyli właśnie żywieniową, wodną, energetyczną i też związaną z tak zwanym bezczynszowym i bezkredytowym miejscem do zamieszkania. Natomiast chodzi też o wykształcenia w ludziach pewnego takiego elementu rozwoju osobisto-biznesowego, który zapewni im dopasowanie takiej pracy, aby zapewniała im wysoki standard i komfort życia, no ale także, aby ona wpływała korzystnie na innych ludzi i przynosiła im jak największą wartość. Bo tutaj same kongresy są tworzone też w ten sposób, aby zapewnić ludziom jak największą wartość, więc łączone są tutaj elementy z wschodu, zachodu, z przyszłości i te, które obecnie dopiero są na etapie pionierskim i nazwalibyśmy je odkryciami przyszłości. Do takich na przykład byśmy zaliczyli permakulturę, która została tutaj stosunkowo niedawno odkryta, natomiast bardzo prężnie się rozwija i niebawem już zostanie zaimplementowana na jedne z największych uczelni tutaj europejskich, już tutaj w niektórych uczelniach zagranicznych ta permakultura jest wykładana. Mamy też holistyczny przekrój, jeśli chodzi o poszczególne elementy infrastrukturalne, takie jak dom, jak ogród, jak na przykład własny ogród warzywny, pole oraz połączenie tych elementów ze sobą, czyli zarówno ten kongres jest skierowany do kogoś, kto na przykład posiada naturalny dom i ogród, natomiast chciałby zacząć uprawiać na przykład warzywa, czy ma pewnego rodzaju wyzwanie z jakimś konkretnym warzywem, bo nie do końca wie, jakie w taki sposób naturalny, no i przede wszystkim zgodny z jednej strony z takim etycznym podejściem do natury, natomiast z drugiej strony z zasadami produktywności wyhodować. Natomiast z drugiej strony chodzi tutaj o ludzi, którzy chcą zmienić całe życie poprzez na przykład decyzję o wyprowadzce z miasta na wieś i jak to wszystko zacząć tworzyć. Więc jeśli chodzi o kongres naturalny, to tutaj przedstawiłem pewne spektrum tematów. Tutaj już niekoniecznie z podziałem na działy, ale pewne możliwości, które się tutaj znajdą. Moglibyśmy to podsumować, że każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast ja bym to tutaj troszeczkę zawężył to do grupy osób, które czują chociaż minimalny związek z naturą, bo jednak, żeby uczestniczyć i wynieść coś z tego kongresu, trzeba to mieć w sobie i z tego czuć. Więc na kongres naturalny chciałbym zaprosić wszystkie osoby, które czują, bo to jednak trzeba nie wiedzieć, nie umieć wyliczyć, ale przede wszystkim poczuć, że takie podejście jest adekwatne. Bo na kongresie to jest też ważne, że nikt nikomu nie będzie nic udowadniał, tylko jest po prostu prezentowany konkretny paradygmat myślowy. No i właśnie ten paradygmat opiera się o życie powiązane z naturą i jest zarówno przedstawione bardzo szerokie spektrum tych wszystkich tematów, które jest przedstawione przez ekspertów, które w domyśle ma wszystkim osobom, które wezmą udział w tym bezpłatnym wydarzeniu, zapewnić obfitość i umiejętność doboru i implementacji najlepszych rozwiązań. Więc jeśli chodzi o kongres naturalny
To są takie najważniejsze rzeczy, które mogą nas czekać na kongresie naturalnym. Super. Teraz tylko rodzi się pytanie dla słuchaczy, od słuchaczy właściwie, którzy zainteresują się tematem, biorą udział w spotkaniach, słuchają prelegentów, zadawają pytania i tak dalej. Czy dany odbiorca może liczyć na jakieś wsparcie po takim kongresie? Czyli jeżeli są prelegenci, którzy prezentują, tak jak mówisz, o pewnych zasadach i mechanizmach, które wprowadzają w życie zgodne z naturą. Czy ktoś, kto właśnie tego chce i znajdzie jakąś iskrę tego, co go interesuje, może liczyć na wsparcie? Czy tak, ja już na to pytanie odpowiadam. Cóż, jeśli ktoś przyjdzie na kongres i zainteresują go tematy, które będą na nim poruszane, to pierwszą możliwością będzie taka opcja zadania pytania od razu po wykładach. Czyli po pierwsze, może urodzić się w nas jakaś myśl czy pytania związane z wykładem, i od razu po wykładzie będzie taka możliwość, że uzyska odpowiedź na to pytanie. Po drugie, bardzo wiele wykładów jest bardzo ze sobą zbieżne i podobne. Być może nawet jeśli tą odpowiedź uzyska, będzie chciał ją pogłębić i tą odpowiedź może pogłębić na przykład inny wykład, bądź pytanie do innego wykładowcy, który będzie prezentował takie bardzo podobne podejście. Trzecią opcją, która jest na kongresie, są tak zwane dyskusje panelowe, i one opierają się o dyskusję pomiędzy ekspertami z konkretnych dziedzin. I jest możliwość zadania tym ekspertom wszystkim pewnych pytań. Natomiast też ta dyskusja panelowa ma przynieść tak zwane nowe paradygmaty myślowe. Właśnie na tym polega kongres, że jest to spotkanie grupy osób w celu omówienia pewnych zagadnień. I też idąc tym tokiem myślenia, to omówienie jest związane z tak zwanym rozwojem, czy to naukowym, ale w tym naszym kongresie takim rozwojem praktyczno-eksperckim. I to jest bardzo ważne, żeby się rozwijać, po to też służy ten kongres. Natomiast ostatnią opcją, która będzie dostępna na kongresie, jest możliwość dyskusji zarówno na czacie, jak i też w prywatnych pokojach z innymi uczestnikami kongresu. Czyli jeśli okaże się, że mamy wspólne płaszczyzny tematyczne z innymi osobami biorącymi udział w kongres, będzie można o nich porozmawiać. Natomiast to są rzeczy, które są dostępne na kongresie. Natomiast warto powiedzieć, co się stanie po kongresie. Po pierwsze, w odstępie kilku dni po zakończeniu kongresu zostaną wysłane wszystkie materiały związane z tak zwanym zapisem cyfrowym, zarówno samych prezentacji, ale także dyskusji panelowych, pytań oraz tak zwanych rozmów czatowych do wszystkich osób zarejestrowanych. Żeby się zarejestrować, wystarczy podać adres e-mail, no, który jest niezbędny do uzyskania takiego specjalnego zaproszenia na platformę, więc te materiały zostaną wysłane na te adresy mailowe. Drugą rzeczą jest to, że one też trafią na serwis YouTube, ale ten czas będzie tutaj wydłużony czasem nawet do kilku miesięcy, więc warto Tak, ta się. publikacja Tak, tego. ta publikacja, więc warto na ten kongres się zarejestrować, bo też osoby niezarejestrowane nie za bardzo będą miały możliwość dostępu do tych materiałów, bo jednak pewne materiały nie mogą być obrobione, muszą pozostać w stanie surowym.
ze względu na niemożność ich obrobienia, a nie chcielibyśmy publikować tak dla szerszej gamy osób czegoś, co nie wyglądałoby tak w 100% profesjonalnie. Natomiast to te osoby, które rzeczywiście się zarejestrują poprzez podanie tego maila, zakładamy, że są bardziej zainteresowane, więc taki dostęp do tej wiedzy będzie. Po trzecie, warto uwzględnić, że bardzo duża część wykładowców jest w stanie w sposób darmowy i bezpłatny świadczyć pewnego rodzaju konsultacje, tylko to się opiera o niektórych wykładowców, a nie wszystkich, to warto podkreślić. Natomiast w obrębie tych osób są też osoby, które są w stanie nam pomóc w stopniu bardziej znaczącym, też w sposób bezpłatny, bo traktują tą swoją dziedzinę jako pewnego rodzaju misję, taką misję naturalną. Natomiast warto też powiedzieć, że te wszystkie osoby są praktykami i na kongresie wszystkie osoby występują w sposób bezpłatny, dlatego też kongres jest bezpłatny. Natomiast z tych usług, o których będą mówili na kongresie, z tej wiedzy, czerpią do pewnego rodzaju korzyści finansowe, bo mają swoje działalności, firmy, tym się na co dzień zajmują, więc często będzie ta możliwość konsultacji, ale płatnej z racji ograniczonego czasu tych osób oraz po prostu, że traktują to jako źródło utrzymania. I tak to wygląda, jeśli chodzi o kongres naturalny, ale też zdrowia. Natomiast tak sobie pomyślałem, że warto wrócić do kongresu zdrowia, do tego, co nas tam spotka, aby zaciekawić właśnie odbiorców. Ogólnie jeśli chodzi o samą formę tych kongresów, będą one bardzo podobne, bo tematy też będą się troszeczkę zazębiać, bo jednak tak jak kongres naturalny się skupia na takim budownictwie, ogrodnictwie, takim bardziej praktycznym podejściem do naturalnego podejścia do życia, czyli właśnie żeby było ten naturalny budynek, mieszkanie, tak kongres zdrowia bardziej skupia się na nas samych, na naszym ciele właśnie, na naszym wnętrzu. No to te obie kwestie są ważne, jeśli chodzi o takie zdrowe i naturalne życie. A jeśli chodzi o formę, to też będzie można porozmawiać z wykładowcami. Moim zdaniem to jest niesamowita opcja, no bo jednak taka możliwość, żeby porozmawiać z wykładowcą, dopytać o jakiś temat, żeby coś wyjaśnił na przykład bardziej, czy taki właśnie kontakt ze społecznością, która jest również taka zaciekawiona tym tematem, czy odnośnie kongresu naturalnego, takiego budownictwa, czy odnośnie ziołolecznictwa, czy chociażby rozwoju osobistego. Można naprawdę wspaniałe znajomości z tego wynieść, z tych kongresów, poznać cudownych ludzi, a przede wszystkim się dużo dowiedzieć, rozwinąć, jakby posłuchać innych perspektyw, podyskutować. Więc nie dość, że to będzie taka też wiedza do słuchania, tak my sami możemy po prostu w tym wziąć udział, tak, jeśli chodzi o rozmowę i też oczywiście to wszystko będzie nagrywane i później opublikowane na kanale YouTube i również będzie do tego udostępniony dostęp, tak jak przy kongresie naturalnym później. Czy tutaj warto może wspomnieć o tym, że tak, kongresy łącznie zajmą 3 tygodnie, czyli 21 dni i tych wykładowców będzie około 200, wykładów 250 i przy tak dużych wydarzeniach bardzo często ich twórcy mierzą się z takim wyzwaniem, aby ci wykładowcy reprezentowali pewien konkretny poziom merytoryczny, ale przede wszystkim byli ludźmi kierującymi się pasją, intuicją, też to, co robią, o czym będą mówili, było ich celem i pewnego rodzaju misją życiową.
I nam to się wszystko bardzo dobrze tutaj udało. Oczywiście tutaj każdy z widzów, słuchaczy, którzy zdecydują się zarejestrować na ten kongres i przyjść, będą mogli to też wszystko sprawdzić i zweryfikować, czy tak jest. Ale odnosząc się nawet do naszych wspólnych znajomych, których też serdecznie chcemy pozdrowić, czyli Magdy i Sebastiana Barzyków. To są to na przykład też wyjątkowe osoby, które poznaliśmy, które rzeczywiście mają tą wiedzę, umiejętności, dadzą nawet kilka wykładów. I takich osób jak właśnie Sebastian i Magda będzie około 200. Każda z tych osób jest nam znana. Zazwyczaj jest to znajomość bliższa niż dalsza. Natomiast jesteśmy też otwarci na nowe spojrzenia, paradygmaty. Natomiast tak jak nawet z tobą o tym rozmawialiśmy przed tą audycją, to jest ważne, żeby rzeczywiście to się opierało o wiedzę. I jak kogoś znamy, to taka osoba już pewnego rodzaju i tak podlega pewnego rodzaju takiemu zastanowieniu, czy rzeczywiście ten wykład będzie na tyle istotny, żeby coś wnieść, i czy ta osoba rzeczywiście posiada takie kompetencje. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które nie znamy, no to tutaj przede wszystkim ważne jest poznanie tych osób, czyli kolejny kongres też planujemy za rok, żeby to dobrze przygotować. Ja osobiście powiem, że już się udało osiągnąć na te oba kongresy 8 tysięcy osób zarejestrowanych, więc to jest stosunkowo duża liczba. Też podkreślmy, że te kongresy mają charakter wirtualny, są bezpłatne, żeby się zarejestrować. Jest to proste, wystarczy w specjalnym okienku podać adres e-mail i jesteśmy już zarejestrowani. I też rejestracja umożliwia dostęp do wszystkich wykładów, zarówno w czasie rzeczywistym i możliwość zadania pytań, jak i do odsłuchania wszystkich nagrań od razu po kongresie. W ciągu kilku, kilkunastu dni to wyślemy. No i zachęcamy przede wszystkim do uczestnictwa osobistego w kongresie, bo to można zawsze z pracy posłuchać, z samochodu, będąc na przykład w parku, spędzając po prostu czas wolny. Właśnie ta forma online sprawia, że możemy tych kongresów wysłuchać w każdym miejscu i o każdej porze. Wiele osób w dzisiejszych czasach posiada tak zwany elastyczny system pracy, czy też praca, która właśnie umożliwia to odsłuchanie. Natomiast jeśli ktoś tej elastyczności nie ma, to dlatego mówimy o tym kongresie jednym i drugim wcześniej, aby każdy mógł tutaj tą pracę zaplanować i też dokonać stosownych zmian, bo te programy już są opublikowane i każdy może tutaj sprawdzić godzinę, o której dany prelegent występuje oraz zakres tematyczny. No, powiedzieliście bardzo fajnie i bardzo wiele istotnych rzeczy o logistyce obu przedsięwzięć. Powiem, że oprócz serwisów typu YouTube będą też dostępne podcasty, które każdy będzie mógł sobie słuchać o dowolnej porze, bo w systemie jesteśmy tak, że ktoś pracuje, ktoś ma jakieś zajęcia, a go to interesuje, nie może w danej chwili słuchać. Później będzie miał do tego dostęp, tak? Tak. Dobrze. Ja. Proszę. Docelowo wszystkie filmy znajdą się na platformie YouTube, tylko tak jak wspomnieliśmy, wymaga to kilkumiesięcznego obrobienia, więc te materiały surowe zostaną wysłane od razu po kongresie. Natomiast na serwis YouTube to jednak zostanie tam na stałe, ale nie chcielibyśmy tam
dawać materiałów, no, które nie będą przez nas Tak, na YouTube po sprawdzone i prostu pod to. kątem merytorycznym, ale także Tak. pod kątem technicznym i tam samo obrobienie tych materiałów trochę zajmie, a jednak jesteśmy tutaj, razem jest zespół i to warto podkreślić, że też poświęcamy ten czas wolontaryjnie dla dobra innych osób, aby każdy mógł w sposób bezpłatny jak największą wartość uzyskać i robimy to właśnie w naszym wolnym czasie, więc na te materiały właśnie w serwisie YouTube będzie trzeba aż te kilka miesięcy poczekać, bo jednak jest to aż 200-300 wykładów do przejrzenia, łącznie z tymi rozmowami, pokojami. To trwa to 21 dni aż, a jednak montaż takich materiałów może być dwu-trzykrotnie dłuższy niż czas tych kongresów. No, z reguły tak jest. Ja bym jeszcze na chwilę zatrzymał się przy Kongresie Zdrowia i Cudów, którym rozumiem zajmuje się Wiktoria. Wiktoria, proszę powiedz na temat tych prelegentów, praktyków w większości, o których mówiłaś, bo z psychologicznego punktu widzenia pewne rzeczy, którymi żyjemy tu i teraz, i żeby być zdrowym, to wszystko zaczyna się gdzieś tam od mózgu. Traumy, doświadczamy, są czasami na tyle głębokie, że nie jest możliwe przekształcenie czy wyjście z tych traum w formie na przykład nawet i kilkudniowego jakiegoś intensywnego kursu czy pracy nad daną osobą. W jaki sposób ludzie, którzy mają takie przykre doświadczenia i chcą znaleźć sobie rozwiązanie, takie najprostsze, takie najbardziej skuteczne, poza tymi pokojami, o których mówiliście, spotkań, które będą tworzone, gdzie można dyskutować i tak dalej. Jak zachęcić albo jak przekonać osoby, że to nie jest na zasadzie o stryknięcia palca, ja będę słuchał, ja wezmę udział w dyskusji i już pojutrze nie będę miał tych traum i będę szczęśliwy. Jak to wygląda? No, tak to niestety nie działa, że takie cięższe rzeczy, typu właśnie takie traumy, tak na pstryk sobie przejdą. I no, niestety mam przykrą wiadomość, ale w niektórych przypadkach samo wysłuchanie niektórych wykładów, czy chociażby wzięcie udziału w kongresie, nie zmieni komuś życia, nie wyleczy się całkowicie, bo na to składa się dużo więcej czynników odnośnie naszego wkładu. Tak jak my, tworząc kongresy, dajemy ludziom po prostu możliwości, pewne opcje, pokazujemy jakieś inne perspektywy, jednak to od ludzi samych zależy, co oni z tym zrobią, ile w to włożą później swojego czasu zaangażowania i czy naprawdę chcą pewne rzeczy zmienić, bo zmiany to nie są łatwe sprawy i one nie przychodzą łatwo. No, niestety to wymaga od nas troszeczkę zaangażowania. Dlatego jeśli ktoś po prostu ma pewne traumy, czy wie, że ma jakieś problemy, no to może i powinien nad nimi sam pracować, żeby stawać się lepszym człowiekiem i żeby mu lepiej się żyło. Ale no, są takie przypadki, gdzie nie da się samemu z tym poradzić i tutaj warto odezwać się po prostu do specjalistów o jakąś pomoc czy poradę i w ten sposób po prostu radzić sobie z jakimiś problemami. No, ale też no, nie ma co czekać w tym, że ktoś przyjdzie i nam pomoże i zrobi coś za nas, bo tutaj jest po prostu potrzebne nasza chęć tak naprawdę w to, nasze zaangażowanie, że chcemy, zrobimy coś w związku z tym, czy się umówimy do specjalisty na rozmowę, konsultacje czy sesję. Czy poszukamy właśnie jakichś sposobów, jak można sobie pomóc? Na przykład na tym kongresie będzie dużo takich, moim zdaniem, różnych praktyk, które mogą nam w tym pomóc, jak się właśnie uzdrowić, czy żywieniem, czy chociażby właśnie pracą z tą taką, powiedzmy, naszą podświadomością. Więc tak jak mówię, nie dajemy gwarancji, że zmienimy komuś życie i nagle wszystko będzie idealnie, ale jest taka szansa. Jeśli ktoś będzie chciał, to na pewno mu się uda.
Znaczy, może powiem tutaj pewną rzecz, która wymaga doprecyzowania. Jeśli patrzymy na zmianę życia w ten sposób, że ktoś na przykład przyjdzie na kongres i jest na przykład w krytycznym stanie, mieszka w walącym się domu i wszystkie aspekty jego życia wymagają gruntownej poprawy i liczy na to, że po 21-dniowym kongresie nagle odchodzi od monitora i mieszka w jakimś cudownym pałacu, ma stan zdrowia porównywalny na przykład do olimpijczyków czy sportowców, to jednak coś takiego się nie wydarzy. Oczywiście tutaj wierzymy w cuda, tak jak jest Kongres Cudów, ale też staramy się do pewnych rzeczy podchodzić racjonalnie i na takie coś są znikome szanse. Natomiast jeśli chodzi o pewnego rodzaju zmianę podejścia, czyli ktoś na przykład ma teraz styl życia, który opiera się o pracę, spędzenie czasu na przykład przed telewizorem, pewnego rodzaju spożywanie na przykład jakichś niezbyt zdrowych przekąsek, mieszkanie gdzieś w niezbyt korzystnym dla nas miejscu pod kątem tego, że brakuje nam dostępu do środowiska naturalnego i jesteśmy na przykład takimi osobami. I dzięki tym 21 dniom możemy poznać zupełnie nową perspektywę, która zostanie przedstawiona przez osoby podobnie myślące, ale w obrębie tych wykładowców kongresowych. Natomiast to będzie myślenie opozycyjne w stosunku do właśnie tego słuchacza, który jest jeszcze przed tą zmianą życia, to po prostu może po pierwsze otrzymać pewnego rodzaju natchnienie, że rzeczywiście i taka myśl też przyjdzie, że rzeczywiście to inne życie jest możliwe. Po drugie otrzyma dostęp do ekspertów, którzy, tak jak już wspomnieliśmy, są przez nas odpowiednio tutaj dobrani do tego kongresu, czyli czuwaliśmy nad tym, aby rzeczywiście mogli oni wnieść coś do życia innych. I tutaj warto w tym miejscu się skupić, że nie są to wykłady, które opierają się o drogę pewnych osób do na przykład jakiegoś sukcesu, bo też często zdarzają się różne szkolenia, webinary, kursy, konferencje i kongresy, gdzie takie historie są. Co bardziej, będziemy się skupiali przede wszystkim na tym, jak zapewnić szeroki wachlarz możliwości właśnie w tych różnych sferach związanych ze zdrowiem i naturą, które będą uniwersalne dla każdego człowieka i umożliwią powrót do pełni zdrowia, czy jeśli to zdrowie mamy, do życia jak najdłużej w pełnym zdrowiu. Natomiast jeśli chodzi o środowisko naturalne do odpowiedniej ewolucyjnej zmiany życia, ze środowiska, w którym tej natury jest bardzo mało do pełnego naturalnego środowiska, ale także jeśli już w tej naturze żyjemy, do zaimplementowania odpowiednich rozwiązań ekosystemowych i przyrodniczych, które poskutkują tym, że będzie nam się w tej naturze lepiej żyło i nie będzie już dla nas takim pewnego rodzaju obciążeniem, jak to często jednak teraz wygląda. Ludzie, na przykład mieszkający na terenach wiejskich, stawiają na przykład monokultury, na niezbyt wydajne takie systemy uprawowe i to życie staje się dla nich bardziej wyzwaniem niż przyjemnością. Natomiast my też chcielibyśmy przedstawić tutaj nową perspektywę. Więc podsumowując to wszystko, to na pewno
Nastąpi zmiana świadomościowa, zmiana w myśleniu, zmiana mentalna, zmiana perspektywy i też pewnego rodzaju w sferze marzeń. Częściowo nastąpi też zmiana, która opiera się o drogę właśnie do tych marzeń i celi, poprzez to, że mamy już na przykład odpowiednio dobranych ekspertów, odpowiednio dobrane tematy i możliwość takiego zastanowienia się, co chcemy i kto nam w tym może pomóc. Natomiast jeśli chodzi o taką sferę stricte materialną i materię, to zarówno pod kątem zdrowotnym, jak i naturalnym, to musimy tutaj pracować w sposób własny, natomiast z tą wiedzą, co otrzymamy w sposób bezpłatny na tym kongresie, na pewno nam to bardzo pomoże, bo jesteśmy świadomi tego, że najważniejszą zmianą jest ta zmiana w naszym umyśle i myśleniu. Tak, znów. Tak, gdyby ludzie w sposób taki odpowiedni wybierali właśnie swoje cele życiowe i też wiedzieli, do czego chcą dążyć, to ta zmiana by mogła nastąpić stosunkowo szybko. Natomiast to jest ten problem społeczny, który mamy. Zwróćmy uwagę, że ludzie właśnie często posiadają pieniądze, posiadają możliwości, posiadają nawet chęci, ale nie mają tej wiedzy i odpowiednich motywów i paradygmatów, do czego chcą i mogą dążyć. Owszem, czują je gdzieś wewnętrznie w sobie i ten kongres może te wewnętrzne marzenia rozbudzić i można powiedzieć tak wyprowadzić na światło dzienne, czyli miałem takie marzenie w sobie od zawsze, nigdy o tym nie myślałem, ale ten kongres sprawił, że rzeczywiście chcę tak żyć, że rzeczywiście to jest możliwe, że nie muszę na przykład zaciągać jakiegoś kredytu, nie muszę podejmować różnych wyrzeczeń, że nawet mój stan zdrowia, który wydawałoby się jest na przykład na dany moment krytyczny, może ulec znaczącej poprawie, ale to wszystko oczywiście wymaga naszej pracy własnej, ale właśnie te oba kongresy też mają pokazywać, że rzeczy, które wydają się niemożliwe, bądź nawet nie jesteśmy świadomi, że możemy do nich dążyć, są w zasięgu przede wszystkim naszych myśli, natomiast jak włożymy w to pracę, to też mogą się stosunkowo szybko zmaterializować. Powiedzieliście ogrom informacji i bardzo dużo takich rzeczy, o których się każdy może dowiedzieć. Internet jest pełen w sumie takich przekazów, zwłaszcza platforma YouTube, na której można usłyszeć wszystko. Jak weryfikować? Na podsumowanie naszej rozmowy, powiedzcie mi proszę, każdy z Was, w jaki sposób zachęcić, dlaczego warto wziąć udział właśnie w tym kongresie, w kongresie naturalnym, w kongresie zdrowia? Ja może zacznę od tego, że tak jak wspomniałeś, internet jest bogaty w te informacje, tylko mamy problem z tak zwanym przesyceniem treści, czyli obecnie problem jest taki, że tych treści jest za dużo, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, te informacje często są niezweryfikowalne i człowiek może utonąć w pewnego rodzaju takim morzu różnych paradygmatów, których tak naprawdę nie jest świadomy, czy one są słuszne, prawdziwe i czy warto się nimi zająć. To jest jakby pierwsza rzecz. I my tutaj tak je dobraliśmy, w sposób, chciałoby się powiedzieć, obiektywny, natomiast będąc szczerym, to jest nasze subiektywne podejście, które chcielibyśmy, żeby było obiektywne, natomiast cały czas pozostaje jednak
w pewnych aspektach tutaj subiektywne w stosunku do nas. Drugą rzeczą jest możliwość usłyszenia referatów właściwie z wszystkich dziedzin na jednym kongresie. Czyli tak jak mamy po pierwsze na przykład różnych YouTuberów, którzy setki filmów nagrali, czasem nawet tysiące, to tutaj w ciągu jednego wystąpienia przedstawią oni pigułkę najważniejszych informacji. Czyli nie będziemy musieli obejrzeć tych, powiedzmy, tysiąca filmów, tylko obejrzymy jeden i będziemy po pierwsze widzieć, czy dana osoba, czy ją czujemy, czy też nie. Natomiast też jest ważny aspekt taki, że przede wszystkim będziemy wiedzieli te najważniejsze informacje i to oszczędzi nasz czas. Z kolejnych takich rzeczy to jest możliwość budowania wspólnoty. To jest bardzo ważna rzecz, która nie do końca występuje w takich filmach, które gdzieś tam krążą po internecie. Na serwisie YouTube to może być budowane poprzez komentarze, ale to się zdarza sporadycznie. Natomiast tutaj będzie możliwość włączenia kamer, mikrofonów w czasie dyskusji, poznania prelegentów, też siebie nawzajem, czyli innych uczestników kongresu, nas, organizatorów, sztabu organizacyjnego i stworzy się tutaj wyjątkowa społeczność. Po czwarte, są to wydarzenia, które mają charakter bezpłatny, czyli nie musimy tutaj wydatkować ani złotówki na nie. Po piąte, mają charakter wirtualny, czyli nie musimy się udawać do innego miejsca, tylko mamy to wszystko w sposób wirtualny. Po szóste, to jest wiedza ekspercka, czyli mamy tutaj ekspertów i praktyków. No i z kolejnych takich rzeczy, które zasługują jeszcze na uwagę, to jest powstanie tak zwanego niezależnego forum, gdzie można by się wymieniać różnymi informacjami. Na razie takie forum naturalne już jest stworzone, forum zdrowia niebawem powstanie. Na tych forach ludzie będą mogli wymieniać się wiedzą, tworzyć swoją społeczność. Mamy też w planach rozwój i budowanie tej społeczności poprzez szereg różnego rodzaju festiwali, wykładów, warsztatów, kolejnego kongresu, który będzie już w kolejnym roku. I to zapewni taką ciągłość budowania tych relacji, tych więzi wspólnotowych, na razie w formie wirtualnej, ale niebawem też w formie realnej. Natomiast ten kongres może też oszczędzić nasz czas, bo mamy wszystko w jednym miejscu, pieniądze, bo to jest bezpłatne, ale także stać się źródłem dla nas inspiracji oraz pewnego rodzaju idei, nowych wzorców myślowych i zainspirować nas do zmiany. To jest ważne, aby nie czekać na różnego rodzaju iskry, różnych cudotwórców, mesjaszy, tylko dojść do takiego wniosku, że to my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie, za wybory, których dokonujemy, i ten kongres, zarówno naturalny, jak i zdrowia, ma podnieść naszą świadomość, pomóc nam wziąć odpowiedzialność za te wszystkie sprawy, zarówno osobiste, zawodowe, związane czy to z miejscem zamieszkania, czy to ogrodem, czy to narodzeniem naszych cudownych, kochanych dzieci, i stworzyć nowy, naturalny świat, który będzie oparty właśnie o takie przyrodniczo-naturalne uwarunkowania. Więc tak to wygląda. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć o innych korzyściach, ale to już ty, Wiktoria, o tym opowiedz. Myślę, że to, co najważniejsze, to wymieniłeś.
No ale tak. Warto wziąć udział, bardzo zachęcam, bo no, naprawdę będzie mnóstwo wiedzy wartościowej, praktycznej. Ludzie, którzy żyją tym sposobem życia i po prostu pokażą rąbek tajemnicy z tego swojego życia właśnie. I może będzie to świetna po prostu okazja do zainspirowania się i wzięcia z tego coś dla siebie. Będzie to wszystko w jednym miejscu online, więc łatwo dostępne i za darmo przede wszystkim. Będzie też takie podejście holistyczne w sumie na obu kongresach odnośnie tego lepszego życia, żeby po prostu nam lepiej się żyło niż dzisiaj. I żebyśmy chcieli tych zmian, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za własne życie. I poczynili ku temu jakieś kroki, no bo samo się nic nie zrobi, tu trzeba coś, jakieś działanie do tego wprowadzić w naszą rutynę, więc te kongresy temu pomogą. Po prostu poprawi nam się sama świadomość i świadomość pewnych mechanizmów też odnośnie życia, które my sami mamy, ale też tak, które są na zewnątrz, wokół nas, też będzie można zbudować wspaniałą społeczność, w którą wierzę, która będzie się razem wspierać i motywować. Przede wszystkim wymieniała wiedzą, bo tak naprawdę my wszyscy jesteśmy specjalistami w jakiejś dziedzinie i tak naprawdę kiedy możemy się łączyć w pewne grupy i wymieniać tymi informacjami i wspierać siebie nawzajem, możemy tak naprawdę zyskać najwięcej, bo jednak tego najbardziej też potrzebujemy, to nam najwięcej da, bo my sami nie jesteśmy w stanie osiągnąć i wiedzieć wszystkiego, czy potrafić. Więc ludzie po prostu nam w tym bardzo pomagają i nie ma co się na to zamykać. Wręcz przeciwnie, otworzyć się na nowe, na wspaniałe cuda. I wtedy te rzeczy zadzieją się w naszym życiu. Więc każdy coś dla siebie znajdzie, jeśli tylko by chciał poznać coś nowego, usłyszeć, posłuchać przede wszystkim, czy właśnie wziąć udział w jakimś wykładzie. No rewelacyjnie. Ja wychodzę zawsze z tego założenia, że na przykład na 100 osób, które usłyszą jakieś informacje ode mnie, a dwie osoby je wykorzystają i wprowadzą jakieś zmiany w swoim Tak. życiu, to już jest jakiś sukces. Tak. Dokładnie i tak też będzie na kongresach. Jeśli chociaż kilka osób z tego coś wyciągnie, ja już będę bardzo zadowolona, bo to jest olbrzymia wartość, ale no, myślę, że więcej ludzi z tego coś wyciągnie, ale każdy co na pewno będzie coś, co ktoś ma usłyszeć, powiedzmy, w danym momencie, że ktoś coś będzie takiego dobrego dla tego człowieka. Kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją właśnie, gdzie i jak. Wszystko informacje będą w podpisie filmu. Tak. Natomiast bardzo mocno wspieram tą inicjatywę i zrobimy wszystko, żeby dotarła do jak najszerszego grona osób. Wiktorio, dziękuję Tobie. Rafale, dziękuję Tobie za spotkanie. Tak, ja Dziękujemy. też bardzo dziękuję. Dziękujemy, że mogliśmy wystąpić. No i czekamy na sesję, Tak, na serdecznie zapraszamy i zapraszamy. czekamy. Pozdrawiam, cześć. Tak.